Serdecznie wszystkich przybyłych gości na pierwszej konferencji prasowej Komitetu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Ta władza wrocławska już jest zużyta i że czwarta kadencja pana prezydenta Rafała Dutkiewicza to jest nieporozumienie, to tak nie powinno być. To jest po prostu marnowanie trochę im potencjału Wrocławia, no i samego też dorobku pana prezydenta Dutkiewicza. Też to jest jeden powód, a taki drugi zasadniczy powód, może ważniejszy nawet jeszcze, to jest to, że uważamy, że Wrocław jakby zasługuje, żeby być takim pewnym laboratorium nowych pomysłów, nowych istotnych pomysłów dla Polski, może nawet dla Europy. To, co Solidarność Walcząca w latach 80. wyraźnie propagowała, to była taka nowość spojrzenia. I tą nowość spojrzenia chcemy też przekazać. Myślimy, że nasz kandydat Jarek jest bardzo dobrym kandydatem do tego, bo jest otwarty, ma pewne doświadczenie i samorządowe, i takie międzynarodowe, bo jeździł za granicę. Uważamy, jest uczciwym człowiekiem. Uważamy, że będzie naszym bardzo dobrym kandydatem. No, czy wygra z Dutkiewiczem? Zobaczymy. No, będziemy starali się tak robić, żeby wszystko robić, żeby on wygrał. No, jedną z takich minimalnych, które sobie stawiamy celów, to jest, żeby doszło do drugiej tury wyborów. Żeby pan prezydent Wrocławia, Dutkiewicz, nie przeszedł w pierwszej turze. Jeśli zostanę prezydentem, to moja prezydentura właśnie będzie taka. Służba publiczna. Szczególnie podkreślamy to, żeby zaprzestać zadłużanie miasta. I wtedy można realizować programy, takie, o których mówił Kornel, programy przyszłościowe, żeby miasto uczynić miastem nowoczesnym. Miasto Wrocław ma się stać miastem nowoczesnym. Rower dla każdego mieszkańca Wrocławia. To też jest bardzo piękny, nowoczesny program, który jest innowacyjny. Nie ma takiego programu w Europie. Dzięki temu programowi może się uczyć od nas cała Polska i cała Europa. Studenci Politechniki stworzyli platformę internetową, która pozwoli na łatwe zarządzanie miastem przy współudziale mieszkańców tego miasta. I tą platformę też chcielibyśmy wdrożyć. Te trzy punkty stworzą nam miasto, które będzie sprawnie działało i sprawnie będzie zarządzane. Ważną rzeczą, o której tutaj Kornel też wspomniał, żeby zlikwidować te rozwarstwienie społeczne, te różnice między poszczególnymi grupami społecznymi, mamy na to pomysł. Pomysł, którego również nie oferuje żaden z komitetów wyborczych. My ten pomysł mamy i tym zajmą się ekonomiści. A chodzi głównie o stworzenie pewnego funduszu, który mógłby wesprzeć miasto w jego oddłużaniu. Jest to pomysł stworzenia banku miejskiego. Na razie to roboczo tak się nazywa. Może to być fundusz lub jakaś kasa, w której będą partycypować bogatsze warstwy społeczeństwa naszego miasta. Dzisiaj wiadomo, Europa jest w kryzysie, ale przy nowoczesnym wprowadzeniu takiej idei możemy wspomóc budżet miasta i to w znacznym stopniu i również oddłużyć miasto. I ostatni ważny punkt dla mnie to jest bliskość prezydenta do mieszkańca miasta. Utworzenie jednego dnia, w którym prezydent będzie przyjmował każdego mieszkańca Wrocławia. Każdego. Oczywiście będzie to skomplikowane, gdyż każdego nie można przyjąć w moment czy w jeden dzień, prawda? Ale odpowiednie godziny funkcjonowania takiego czasu pozwolą, że każdy problem może być rozwiązany. Bo nie tylko mieszkańcy mogą się zgłaszać, ale grupy społeczne, organizacje pozarządowe. Drodzy Państwo, jest jeszcze też taki ważny punkt, żeby utworzyć forum dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Forum, które pozwoli przy współudziale środowisk akademickich, w ten sposób będziemy mogli zapobiegać bezrobociu i potężnej emigracji. W ten sposób
będziemy mogli wpłynąć na zahamowanie no, tego nieszczęścia, które spotyka często młode rodziny, które są rozdzielane w poszukiwaniu chleba czy zarobku w zachodnich krajach. My chcemy uczynić ten Wrocław sprawnym i między innymi, tak jak Kornel wspomniał o tym punkcie pracy na zasadzie uczenia się, to też będzie rozwinięte. W tym programie można to właśnie umieścić. Utworzyliśmy w naszej gazecie taką stronę, bardzo ciekawą, w której każdy mieszkaniec może wpisać problem. Problem, który dotyczy jego miejsca zamieszkania, jego osiedla. I tu może sobie wpisać. I prezydent będzie brał pod uwagę każde jedno zdanie, które będzie tutaj wpisane. Na przestrzeni oczywiście prezydentury. Dziękuję bardzo.